Przez dwa dni, od 25 do 26 sierpnia, w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem w Bieszczadach odbywały się imprezy w ramach Wilczego Szlaku. Muczne jest jednym z 8 ośrodków w Polsce nawiązujących do Wilka, gdzie ten projekt jest realizowany. Wilczy Szlak to jeden z elementów Wielkiego Szlaku Leśnego, czyli dużego, bo rozpisanego na kilka lat przedsięwzięcia Lasów Państwowych, które pomoże w poznawaniu atrakcji przyrodniczych i kulturowych polskich lasów. Wilczym szlakiem zaczynamy iść od Gierłoży w tym roku przez 8 punktów na terenie kraju, takich jak ścieżka przyrodnicza Tropem Wilka, takich jak Pomnik Wilka czy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Kończymy w tym roku w Mucznem, w Centrum Promocji Leśnictwa, bo Muczne jest taką wilczą ostoją, można powiedzieć. Podczas dwudniowej imprezy odbył się między innymi Festiwal Doliny Sanu z kiermaszami i pokazami regionalnego rzemiosła oraz ziołolecznictwa. Można było także popróbować specjałów wykonanych przez bieszczadzkie gospodynie. Występowały zespoły folkowe z Polski i Ukrainy. Jednak najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Postawiliśmy na rekreację, sport, na gry i zabawy dla dzieci, polegające na grupowych rywalizacjach. Przede wszystkim będzie to z korzyścią dla tych dzieciaków, ze względu na to, że będzie uczyło, że w zespole siła. Dzieci korzystały zarówno z atrakcji sportowych, jak i oferty edukacyjnej w tutejszym Muzeum Przyrodniczym. Co ciekawe, do Mucznego przyjeżdżają nie tylko turyści ze swoimi pociechami. Ośrodek służy także społeczności lokalnej. Dzieci są bardzo mile zaskoczone, że w tak niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania powstał taki ośrodek. Bardzo doceniamy to, co właśnie nadleśnictwa w ostatnim czasookresie robią, czyli właśnie ta edukacja, zajęcia, dobra rywalizacja, piękne zawody sportowe. Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem to dziś jedno z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie Bieszczadów. Piękne położenie pod Połoninami, sieć szlaków pieszych, konnych i rowerowych, pokazowa zagroda żubrów, hotel oraz muzeum przyrodnicze sprawiają, że odwiedzając Bieszczady koniecznie trzeba tu zajrzeć. To będzie takie centrum, które będzie zbierało tych wszystkich kochających Bieszczady, którzy ciągle chcą tu wracać, a i troszkę, no może w lepszych warunkach przebywać niż to dotychczas było. No również i dla lasów, no jest to główny już obiekt. Jest to jeden z lepszych obiektów w tej chwili w skali polskiej, jeżeli chodzi o obiekty leśne. Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem przez cały rok jest dobrym miejscem dla amatorów aktywnego wypoczynku. Zimą wyznaczono tu szereg tras dla narciarzy biegowych. Latem można między innymi pojeździć na rowerach i to nie tylko rekreacyjnie. Na zakończenie Wilczego Szlaku na trasach wokół Mucznego zorganizowano amatorskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim.